kilkadziesiąt minut aktywnie spędzonych w wodzie wystarczy, żeby poprawić nasze zdrowie i samopoczucie. Dla Teresy Moskar pływanie to codzienność. Tym bardziej nie mogło jej zabraknąć na kompleksowo przebudowanym obiekcie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego. Jestem czwarty raz od momentu otwarcia, czyli byłem praktycznie codziennie od soboty. Nie, ja często korzystam z tego basenu i często. Lata całe, że tak powiem. Dlatego mam porównanie między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz. Różnice widać gołym okiem, bo prace zostały wykonane kompleksowo. Obejmowały modernizację Niecki, czyli głównie jej wzmocnienie, ale również i nową aranżację z tym związaną, nowe izolacje, nowe wykończenie okładzinami z płytek, nowe przelewy i przy tej okazji wszelkie roboty towarzyszące. Wszystko z myślą o młodszych, jak i starszych mieszkańcach dzielnicy Klimontów. 4 tory, 225 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody, 25 metrów długości, tak więc około 30 kilku osób spokojnie może tutaj pływać w ciągu godziny. Organizacją swojego harmonogramu wizyty na pływalni zajął się już Michał Boruta. Z powodu problemów z kręgosłupem regularnie pływa od kilku lat. Wczoraj wsiadłem do internetu i zauważyłem, że ich od soboty jest czynny. Oczywiście natychmiast wyciągnąłem plany, wydrukowałem, bo jest nowy plan o innych godzinach. No i będziemy przychodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu. Nad bezpieczeństwem wszystkich osób czuwa sekcja ratownicza. Osoby, które nie potrafią pływać, nie powinny próbować korzystać z części wody głębokiej. Dopiero po zaznajomieniu się z obiektem i z umiejętnością pływania wtedy powinni skorzystać z tej wody głębokiej. Jedni i drudzy mogą teraz korzystać dowoli, bo basen jest czynny cały tydzień od 7.30 do 21.45.